dla jakiejś grupy społecznej jakiś obiekt jest w zasięgu ręki, to ich motywacja do tego, żeby taki obiekt odwiedzić, spada niemalże do zera, a wręcz do takiej sytuacji, że nawet nie pofatygują się, żeby na taki obiekt wejść. Bo gdyby to była kasa i wystawiała bilety w cenie 100 zł, podejrzewam, że motywacja by się... pojawiłaby się kolejka i emocje związane z wejściem byłyby poniekąd dużo lepsze, a ponieważ jest to na chwilę obecną obiekt dostępny darmowo, chętnych brak. No niestety taka prawidłowość została przeze mnie dostrzeżona. Prawda, ta piękna barka nie robi na mnie wrażenia, ponieważ ponoć jestem w jakiejś części właścicielem i nie chce mi się nawet na nią wejść. Właśnie, do momentu, aż ktoś postawi kasę z biletami. Cóż. Albo inni z mojego bloku zaczną tam siadać z krzesełkami i wtedy ja stwierdzę, że właściwie to ja też bym bardzo chciała tam siedzieć. Właśnie. Czyli jeśli coś masz w zasięgu ręki, no to traci. To tak łatwo, kiedyś było takie powiedzonko, łatwo przyszło, łatwo poszło, więc to jest to. To tak jak z moimi wizytami we wrocławskim zoo, podobno obiekt przepiękny i tak dalej, natomiast jakoś... Ponieważ łatwo dostępny, tak. Nigdy nie byłeś. Znaczy, aż tak źle to nie, natomiast na barkę wszedłem, pofatygowałem się, natomiast jak zauważyłem, ty nie weszłaś. Na tym polega różnica. Ja podziwiałam z daleka. No dobra, ludzkość to oceni, historia. Dobra, koniec.